Witam wszystkich w dzisiejszym materiale. Film zaczynam nieco inaczej niż zwykle. W międzyczasie, jak do Was porozmawiam na początku, to zrobię sobie kawę. Powiem Wam tak, już mogę określić tą wyprawę na dwie nocki, bo tak sobie zaplanowałem, taką najbardziej pechową zasiadką mojego życia. Ale to może po kolei. Zaczęło się od tego, że przyjechałem sobie nad wodę. Wszystko ładnie, wszystko pięknie. Posądowałem łowisko ciężarkiem. Mniej więcej tak, abym wiedział, czy nie ma jakichś zaczepów. Przygotowałem wędki. Pogadałem do Was na GoPro o zestawach. Zrobiłem mieszankę zanętową. Wędki porozkładane, zestawy przyszykowane. No i cóż, stwierdziłem, że wypadałoby trochę ponagrywać Wam coś z drona, jakichś fajnych ujęć. Uruchomiłem aplikację, wystartowałem dronem, przeleciałem dosłownie ze 20 metrów może nad taflą wody, około 15 metrów wysokości. I wyobraźcie sobie, że dron sam z siebie wrąbał się do wody. Nie dało się nic zrobić. Nie włączyłem żadnego przycisku, jakiegoś automatycznego lądowania czy coś. Sam z siebie po prostu zaczął lądować. No i wpadł do wody. Próbowałem go odzyskać, rzucałem ciężarkiem, z haczykiem. No ale niestety nie udało się go zdobyć. W międzyczasie zaczął padać deszcz. Jak zaczął padać deszcz, wdzieliłem się do wody. Cały mokry. Cud, że w ogóle wożę zawsze kilka parciuchów na zmianę, na takie właśnie sytuacje. Przybiłem do brzegu. Deszcz zaczął siąpić. Ja cały mokry, bluzę szybko założyłem. Bieliznę wszystko ściągnąłem, przebrałem się i w międzyczasie, jak już płynąłem do brzegu, branie. Ryba odpaliła. Jechała, jechała, jechała. No nic nie mogłem zrobić, nawet nie byłem na brzegu. No ale zaciąłem i udało się ją wyholować. Siedziała trochę w zaczepach. No i moi drodzy, odechciało mi się wędkować, odechciało mi się wszystkiego. Byłem tak wkurzony, tak poirytowany, że miałem ochotę nawet już wracać, ale mówię, no co mi to da? Takie sytuacje czasami się zdarzają, no trzeba to przyjąć na klatę. Nic z tym teraz nie zrobię. Żyje się dalej. Trzeba po prostu na drugi raz uważać. I przestroga. Trzeba unikać latania dronem nad wodą, bo nigdy nie wiadomo, co mu odbije. Tam parę osób mi pisało, w ogóle dziękuję wszystkim za wsparcie z grupy More Fishing Wędkarstwo. Słowne wiadomości na Messengerze, gdzie właśnie niektórzy twierdzili, że no te drony mogą głupieć nad wodą. Niby wszystko fajnie, w porządku, ale wiecie, jak to jest. Mam nauczkę. No, nie jest to tani sprzęt, sami dobrze wiecie. Dobra. Robię sobie kawę, dzisiaj ugotuję sobie żurek, jak mi padnie bateria w lustrzance, ale przebitki z poprzedniego dnia, bo dopiero w drugi dzień zasiadki nagrywam ten wstęp dla Was. Bo tak jak mówię, wszystko potracone, całe dane, sprzęt, w ogóle masakra jakaś. Więc jak mi padnie lustrzanka, może uda się jakoś podładować baterię, ale to może później, to będę Wam najwyżej coś nagrywał z telefonu. No i dzisiaj na poprawę nastroju sobie żurek ugotuję chociaż tyle dobrego, ale ryby były. Zresztą zobaczcie sami, kończę ten wstęp, bo pada bateria i widzimy się później. Ryba jest w podbieraku. Za chwilę Wam ją pokażę. Dobra. Godzina 1:50 i mamy
Tym razem nad Krym zagrał. Pełno łuski. Takiego karpia. No już, już, już. Piękności. Duży ogon, zobaczcie jaki ogon. Miał czym zamiatać. Dobra. Ale mnie fajnie wybudził. Emocje już trochę mi opadły, za chwilę sobie zrobię żurek, bo powiem wam, że od godziny, od wczoraj rana nic nie jadłem jeszcze. A mamy już drugą dobę. Znaczy po pierwszej dobie jestem, ale wczoraj o 9 rano ostatnio jadłem i przez te nerwy to wszystko w ogóle nie mogłem nic jeść. Dlatego dzisiaj o 12 dopiero będzie pierwszy posiłek. I cóż, przygotowuję już sobie zanętę na później. Na słodko, drugi zestaw na śmierdząco. Wiatr się zrobił dosyć intensywny. Wieje coraz mocniej. Myślę, że nagoni mi tą rybę ciśnienie dosyć wysokie, 1020 chyba 6 hektopaskali. Więc sobie już powoli mogę przygotowywać dzisiejszą porcję zanętową. W wiaderku trochę pelletu zwykłego rybnego 8 mm. Wrzucę sobie raz. Druga puszka. GoPro nieużywane będzie. Muszę sobie zawsze wozić kartę pamięci dodatkową nad wodę. No ale kto mógł przypuszczać, że tak się wydarzy. No i czwarta puszka. Do tego sobie dorzucę resztkę jakiegoś drobnego pelletu. To jest chyba skopi od Bajdzona, jeszcze jakaś pozostałość. No i chyba Life System, też chyba 6 albo 8 mm. Tak, skopi Life System. Dorzucam sobie to wszystko. No i nadkrymowe kule, które dały 3 brania. Nie, 2 brania dały, natomiast 3 brania dała kula, którą rolowaliśmy tydzień temu na kanale. Kula kopytka. Bez aromatów, konserwantów, barwników. I sobie parę tych kul nadkrymowych pokruszę. Duże bomby 30 mm, ale zauważyłem, że jednak jeszcze nie pora na takie duże przynęty. Jeszcze chwilę trzeba poczekać. Z garść tych kul dorzucę. Wszystko sobie zaraz zaleję likwidzikiem. Podlejemy. Dobra, wystarczy. Jest dosyć intensywny. Ekstrakty orzechowe i tak dalej, więc tutaj nie muszę aż tyle tego lać. No i na sam koniec jeszcze pójdzie taka zasypka. Tu są drożdże, ekstrakty drożdżowe, drożdże piwne, mączki orzechowe. Też wszystko w takim właśnie słodko-orzechowym aromacie. Czas na drugą dawkę zanęty. To sprzed tygodnia 3 ryby na to wyjechały dzisiaj, dlatego sobie to wszystko pokruszę. Nie będę musiał tego
Nie będę musiał używać kruszarki, bo one są dosyć fajne, miękkie. Jeden worek. Drugi. Lecimy. No i całość sobie podleję naszą zalewą małżową. Nie ma co żałować. Niech ryby jedzą. Przez kilka godzin nabierze jeszcze mocy. Uff, zapach konkretny. Pitu, a tu trzeba zrobić sobie jedzenie w końcu. Aż mój organizm się dopomina. Białe kiełbaski. Koncentrat żurku. No, z butli musi być jeszcze zimny. Cebula pokrojona. Boczek, kiełbasa i cebulka już się ładnie podsmażają. Teraz wlewamy wodę, tak 0,7 litra. Nie będę robił całego gara, bo już tyle to nie zje. Z pół butli myślę, że będzie ok. Jak coś, to się doleje. Można jeść. Godzina już prawie 15. Na razie cisza. Po braniu o godzinie 6 rano. Brania ustąpiły, co prawda było jedno takie pojedyncze. Swinger opadł na dół, no ale podciągnąłem trochę. No i od tamtej pory nic się nie działo. Chyba leż żaden by się nie uwiesił, nawet gdyby, to co jakiś czas dałby tam sygnał. No ale nie zwijałem na razie zestawu. Jak się troszeczkę woda uspokoi, bo wiatr robi robotę, i zauważyłem, że jak właśnie ta woda się uspokoiła, to dopiero te ryby zaczęły żarować. Dlatego na razie niech sobie zestawy w wodzie będą. Później ewentualnie po godzinie 16-17 sobie przewiozę. No i troszeczkę odżyłem, bo pojadłem. Żurek wyszedł, petardka. Brakowało trochę, jeszcze jakby wywar na jakichś kościach wędzonych zrobił, to już całkowicie by był dobry, ale mimo wszystko bardzo fajnie. Pierwszy posiłek od ponad 24 godzin. I się dziwić ludziom, którzy mają gdzieś tam stresowe sytuacje, nerwy, że nie mogą jeść. No i faktycznie, no nic nie byłem w stanie zjeść, kurde. Poczekamy i się dowiemy, czy do rana coś jeszcze siądzie. Powoli już zestawy wywożę na noc. Więc sobie założę przypon świeży, żebym nie miał niespodzianki jak dzisiaj w nocy, bo miałem stary przypon, nie chciało mi się już zmieniać. No i niestety dwie ryby straciłem. Na tamte świeżo zrobione, wszystkie wyholowane. Natomiast teraz postanowiłem nie ryzykować. Zestaw przelotowy z takim ciężarkiem płaskim. On jest bardzo fajny na takie wody, gdzie troszeczkę mułu występuje. No i to będzie mój pierwszy zestaw, już go mogę wywozić. Zaraz ładuję go do łódki. Najpierw daję sobie trochę mieszanki, później zestaw, no i zasypuję całość ponownie. Zanętą nie daję dużo, taką niepełną wręcz wywrotkę. No i wywozimy. Godzina 20:13. Jest kolejny. No, powalczyłeś trochę, kolego.
najpiękniejszy widok. Był odjazd przed chwilą, ale niestety ryba się spięła. I teraz robię sobie drugi zestaw. Śliczny karp. Jak będzie miał za 20 kg, to będzie ło. No i dobra, moi drodzy, samochód spakowany. Udaję się już powoli do domu. Na szczęście już humor trochę mi się poprawił. Szkoda mi tylko tej karty pamięci, która tam w tym dronie została, bo były tam jeszcze przygotowane dwa materiały wideo. Ryby dopisały, jestem zadowolony. I teraz wracam do domu, rozpakowuję graty, ogarnąć się trochę trzeba. I już powoli pakować się znowu, bo będę ruszał nad kolejny zbiornik. I trzeba dobierać się powoli do tych jesiennych karpi. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach tych z nadwody i tych z wędkarskiego cyklu. Zrób to sam. Cześć, Piona.